Szczęść Boże kochani! Witajcie na kanale YouTube Michelangelo Dusze Czyśćcowe. Zapraszam serdecznie wszystkich na nowy odcinek. Nie zapominaj udostępniać swoim znajomym tego odcinka oraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite. Dla patronów cenne nagrody przygotowane, a teraz zaczynamy. Umierała w wieku 19 lat i mówiła z uśmiechem: mam wszystko, błogosławiona Klara Badano. Klara wie, że umiera. Mówi do mamy: młodzi są przyszłością. Ja już nie mogę biegać, ale chciałabym przekazać im pochodnie, jak na olimpiadzie. Mają tylko jedno życie i warto je dobrze wykorzystać. Święci współcześni mają tę przewagę nad świętymi z dalekiej przeszłości, że możemy popatrzeć na ich fotografie. Kiedy spoglądam w rozświetlone oczy Klary Lucze, po włosku jasne światło, próbuję zbliżyć się do tajemnicy dziewczyny, która umierając w wieku 19 lat, mówiła z uśmiechem: mam wszystko. Klara Badano, święta w normalności. Była tak bardzo normalna w swojej świętości i tak bardzo święta w swojej normalności. Kochała życie, sport, podróże, marzyła o licznej rodzinie, miała wielu przyjaciół. Płakała, kiedy okazało się, że musi powtarzać klasę, bo nie zdała z geografii. Była cierpliwa i łagodna, ale kiedy chłopak w autobusie wsunął jej rękę pod spódnicę, nie wahała się wymierzyć mu policzka. Dzieciństwo Klary Badano, wyczekanej, jedynej córki starszych już rodziców, jest pełne miłości, którą dziewczynka od początku nasiąka i przekazuje ją dalej. Pewnego dnia mama poprosiła ją o wybranie zabawek, które mogłaby podarować biednym dzieciom. Klara odłożyła na bok najładniejsze i ulubione, to były te do oddania, nie do zostawienia. Nie mogę dać biednym dzieciom brzydkich zabawek, tłumaczy rodzicom. Innym razem na ochotnika idzie stać w kącie, żeby jej ukarana koleżanka nie czuła się tam samotnie. Jest bardzo lubiana w szkole, ale nie chce należeć do klasowej elity. Zawsze siada w ławce z nieśmiałymi i niepopularnymi koleżankami. Przełomowym momentem w życiu małej Klary okazuje się wstąpienie do ruchu Focolari. Członkom ruchu przyświecają dwa wielkie cele: dążenie do jedności i służenie Jezusowi opuszczonemu, którego rozpoznają w każdym człowieku. Szukać Boga w ateistach. Chcę kochać tych, których nie lubię, notuje dwunastolatka po jednym ze spotkań Focolari. Nie pozwala nikogo osądzać, a świadectwo wiary przekazuje raczej czynami niż słowami. Mówi, że szuka Boga w ateistach i tłumaczy, że wierzący powinni kochać ich jeszcze bardziej niż swoich współbraci, bo oni nie znają radości i nie wiedzą, że Bóg ich kocha. Jest spontaniczna, współczująca, nie wstydzi się okazywania wsparcia. Jej nauczyciel włoskiego, profesor Amoretti, niepraktykujący laik, wspomina swoją rozmowę z Klarą, kiedy, w całkowicie dla siebie naturalny sposób, trzymała go za rękę. Po śmierci dziewczyny napisał w albumie klasowym: podałem ci rękę, aby prowadzić cię drogami wiedzy, do źródeł życia. Ty podałaś mi rękę, aby prowadzić mnie drogą cierpienia, do źródeł wieczności. Co zostanie z uśmiechu Klary? Latem w 1988 roku podczas gry w tenisa Klara odczuwa tak silny ból ramienia, że musi upuścić rakietę. To moment, w którym nie da się już dłużej ignorować osłabienia i dokuczającego jej od dłuższego czasu bólu. Trafia do szpitala i słyszy diagnozę: agresywna forma nowotworu. Odwiedzający ją przyjaciele nie wiedzą, jak mają się zachować, gdy zobaczą cierpiącą nastolatkę. Myślą o tym, jak ją pocieszyć. Zastanawiają się, co zostanie z uśmiechu Klary. Zaskoczeni widzą, że uśmiech jest jeszcze wyraźniejszy, a w kwestii pocieszania dziewczyna zamienia się z nimi rolami i podnosi ich na duchu, widząc ich zaniepokojenie.
przedstawia przyjaciołom swoją nową koleżankę z sąsiedniej sali. Nowa koleżanka trafiła do szpitala z powodu uzależnienia od narkotyków, dlatego Klara chce się nią szczególnie zaopiekować. Dopóki może, pomaga jej w myciu, czesze ją, okazuje jej czułość. Mam drewno. Mam wszystko. Coraz wyraźniej odczuwa skutki leczenia i chemioterapii. Kiedy obcina swoje długie włosy, przy każdym kosmyku szepcze: dla Ciebie, Jezu. Dostaje wiele życzeń i prezentów, wśród nich liczne złote medaliki. Prosi mamę, żeby je sprzedała, a pieniądze przekazała biednym. Mówi, że ona sama ma już wszystko. Podczas świąt Bożego Narodzenia szpital, w którym leży Klara, odwiedza kardynał Saldarini. Uderzony jej spojrzeniem pyta: masz bardzo piękny wyraz oczu, jak to możliwe? Onieśmielona, odpowiada cicho: staram się kochać Pana Jezusa. Tego samego dnia rozmawia z mamą o ludziach, którzy wśród pośpiechu zapomnieli o prawdziwym sensie świąt. Mama mówi: zapalmy naszym cierpieniem ogień, aby Pan Jezus mógł się tu ogrzać. Klara natychmiast dodaje: tak, ja mam drewno. Klara Lucze widzi Jezusa. Klara wie, że umiera. Mówi do mamy: młodzi są przyszłością. Ja już nie mogę biegać, ale chciałabym przekazać im pochodnie, jak na olimpiadzie. Mają tylko jedno życie i warto je dobrze wykorzystać. Przygotowuje bliskich na swoje odejście, prosi ich, żeby w czasie pogrzebu powtarzali sobie, że ona teraz widzi Jezusa. Kiedy dowiaduje się, że, wbrew temu, co zaplanowała, nie będzie mogła przekazać po śmierci swoich organów, ponieważ są już zbyt wyniszczone, wykrzykuje: teraz nie mam już niczego zdrowego, ale mam jeszcze serce i wciąż mogę nim kochać. Ostatecznie okazuje się, że rogówki dziewczyny nadają się do przeszczepu. To będzie jeszcze ostatni dar Klary. Umiera 7 października 1999 roku. Zgodnie z życzeniem Klary na pogrzebie zgromadzeni śpiewają hymny radości i uwielbienia. Przyjaciel rodziny stojący obok trumny zamiast wiecznego odpoczywania spontanicznie odmawia Gloria. Teraz Klara Lucze widzi Jezusa, powtarzają przyjaciele. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 6 czerwca w 1999 roku. Została ogłoszona błogosławioną 25 września w 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Miłości pod Rzymem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominaj o modlitwie dzisiejszej za zmarłych oraz pamiętaj o subskrypcji kanału i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite oraz udostępniaj, kochany, widzu ten odcinek swoim znajomym. Amen.